Być czy mieć to temat kolejnego spotkania dzieci z łomżyńskich przedszkoli w ramach Uniwersytetu Przedszkolaka w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości imienia Bogdana Jańskiego w Łomży. Postanowiliśmy właśnie za pomocą bajek wyjaśnić najważniejsze problemy filozoficzne. Wydaje nam się, że właśnie to poprzez bajkę dzieci mogą lepiej zrozumieć dane problemy. Filozofia jest trudnym zagadnieniem, więc wymaga też specyficznej formy wyjaśnienia. Myślę, że im wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej rozpoczniemy taką edukację filozoficzną, im wcześniej zwrócimy dzieciom uwagę, jak ważne jest właśnie zagadnienie mieć czy być oraz że trzeba mieć, aby być, tym łatwiej będzie im w życiu. Stąd taki pomysł, żeby za pomocą bajki o dwóch smokach, mieciu i byciu, pokazać im pewne ważne, jak myślimy, zagadnienia. W czasie spotkania dzieci odpowiadały na trudne filozoficzne pytania oraz wysłuchały i obejrzały teatrzyk przygotowany przez studentów kierunku pedagogika w Szkole Wyższej imienia Bogdana Jańskiego. Może wstąpisz do mnie na słodszy sok? Zaproponował smok mieciu. O, przecież się śpieszyłeś, tak jak mówiłeś. Poproszę smok byciu. Wiesz, już się nie śpieszę. Tak sobie pomyślałem, w mojej smoczej główce, w tym smoku byciu, naprawiałeś samochód, że nie mam gdzie się śpieszyć. Cały czas gdzieś się śpieszyłem. Nie miałem czasu na spotkanie z moimi znajomymi, bo chciałem mieć bardzo dużo rzeczy. Kiedy poprosiłem o pomoc moich znajomych, okazało się, że oni też zajmują się tylko tym, by mieć pieniądze, marchewki, myszki. Przecież to nie jest wcale najważniejsze, prawda? Prawda, smoku miecio. Każdy z nas musi mieć pewne niezbędne rzeczy, jak domy, jedzenie, ale są pewne rzeczy, których nie można kupić, sprzedać, zjeść. Domyślasz się już pewnie, miecio, o jakich rzeczach mówię, prawda? Tak, już wiem. Już uśmiechnął się smok miecio. Zapraszam cię na soki pogawędki. Smok miecio i bycio zostali przyjaciółmi. Każdy z nich był bardzo zapracowany, ale pomimo tego zawsze znajdowali czas na wspólne spotkania, na które również zapraszali swoich znajomych. A Bycio przypominał jeszcze niejednokrotnie mieciowi. To, co najważniejsze, nie można ani sprzedać, ani kupić mieciu, jak pieniążki, marchewki, myszki. Na zakończenie wszyscy otrzymali wpisy do indeksów potwierdzające udział w zajęciach oraz upominki.